W moim jakimś życiorysie bardzo ważna postać. Ja teraz gram muzykę jazzową tylko dzięki niemu. Zbyszek był świetnym facetem, był takim bardzo dobrym kolegą i nie miał absolutnie jakichś zacięć takich despotycznych, ale przekonywująco potrafił coś nam przekazać. Ze strony Zbyszka nie było żadnego dystansu, żadnej okazji do tego, żeby on dawał do zrozumienia, że nie dorastamy mu do pięt. Jemu to wychodziło wszystko z taką łatwością, że to było podziwu godne. Takiej techniki do tej pory nie słyszałem u żadnego skrzypka. Nancy doszło do spotkania Zbyszka i McCoy Tynera. I tam McCoy usłyszał Zbyszka i mówił, że tak grającego skrzypka jeszcze nie słyszał. Był pod ogromnym wrażeniem. W każdym działaniu, czegokolwiek by się nie ruszył, to był perfekcjonista rzeczywiście. On miał bardzo piękną aurę. Miał aurę, wiesz, taką właśnie dobrego człowieka, błyskotliwego, mądry był, grał szczerze, nie udawał nic. Miał taką charyzmę właśnie przez to, że był tak, że on był tak w instrumencie i przekonująco. To nie było granie jakieś nie wiadomo co. On był to, co grał. Dla mnie taką najistotniejszą cechą jego gry jest olbrzymia pasja, która jest słyszalna niemal w każdej nucie. I ta bezkompromisowość, czyli skupienie się tylko na tym, co chce zagrać. W świadomości wielu muzyków właśnie złamał ten stereotyp skrzypiec jako instrumentu takiego bardzo, no może źle powiem, ale słodkiego. Więc to na pewno był taki odważny krok. A też mi się wydaje, że szkoda, że nie możemy mówić o pełni stylu Seiferta przez jego przedwczesną śmierć, bo nie wiadomo, w którą stronę by, to jest w ogóle ciekawe, w którą stronę by poszedł Seifert, gdyby żył. To jest postać znana na całym świecie w sposób dla nas naprawdę czasem zaskakujący. Seifert był sam w sobie jedyny i szczerze mówiąc no, trochę niepowtarzalny. Nie był nigdy przypisywany żadnemu mistrzowi polskiemu, światowemu, to owszem tamtym krutynowskim pochodnym jest, ale w Polsce był odrębną postacią. Słuchałem płyty Man of the Light Zbyszka, wcześniej słuchałem płyty Coltrane'a i tak sobie też porównywałem i cały czas odkrywałem to, jakim niesamowitym geniuszem był właśnie Zbyszek. Oprócz tych wszystkich jego zalet i wszystkich jego, całego jego geniuszu, był, tak jak już powiedziałem, był kolegą z ulicy, był kolegą z podwórka.